kochani, jest już listopad, przyszedł czas, żeby w jakiś sposób przygotować przyczepkę na zimę, pozabezpieczać, wszystko po kolei, co będę robił, pokażę. Rękawiczki mam już założone i do dzieła, zaczynamy. Tak, pierwszą rzeczą, jaką zrobiłem, jest najechanie na te kamienie, żeby przyczepka była wyżej. Teraz ją dźwignę na tych podporach do góry, żeby koła były nieobciążone, bo się opona odkształci. I popatrzcie, tak wysoko dźwignęłem, kółeczka są w powietrzu. Tam pod spodem, na tą trawę, mam taki specjalny materiał nieprzemakalny i rozciągnę go później na sam koniec jeszcze. No i od spodu będzie przyszykowane teraz wszystko to, co trzeba zrobić w środku. Zaczynamy teraz wszystko robić w środku. A otworzymy to, co zamówiłem. Zamówiłem granulat. Do czego? Jako pochłaniacz wilgoci. Mam dwa pojemniki, dwa takie granulaty zamówiłem i one chyba mi wystarczą na całą zimę, aż do wiosny, a jeżeli nie, to jeszcze dokupię. Tak. Tu jest w takim woreczku zrobiony, no też ciekawie. Tylko, że ja mam tutaj takie okrągłe to i nasypiemy tu. Tak ten granulat wygląda. On pochłania wodę, tak choćby się topił, i ta woda spływa na dół do tego pojemnika. Jeden jest już gotowy. Ja zawsze nastawiam dwa. Ten pojemnik kształtem pasuje. W tym pochłaniaczu zostawię to. Zobaczymy, jak to będzie się w ogóle spisywać. W jaki sposób ten, a w jaki sposób ten. A teraz co jeszcze muszę zrobić, jeżeli chodzi o środek? Przede wszystkim pootwierać wszystkie szafki, żeby był taki przepływ powietrza, żeby tam się nie kompensowała wilgoć w środku. Oczywiście drzwi od szafy, drzwi do łazienki zostaną otwarte i zostawione tak. Materace muszą być odsunięte od ścianek, bo między ścianką a tym lubi się wytworzyć wilgoć. I tak wszystkie materace. Tak, materace, jak widać, mam już pościągane. Tu mam pojemnik na wodę 50-litrowy. Ten pojemnik jest już opróżniony, wyczyszczony do sucha, wytarte i wszystko już wyschło. Ważne, żeby wyschło, dlatego, żeby się glony nie tworzyły. Na razie tego nie zamykam. Tu, jak widać, jest zawór. Ja go już otworzyłem, żeby cała woda spłynęła z tych wszystkich węży, nie węży, żeby to wszystko było spuszczone na zimę. Następnie, jak już mam kasetę wypróżnioną, tu mam taki zawór gumowy. Och, jak widzicie, tak, woda już zleciała, w razie byłyby przymrozki. Tak, zaworek wciśniemy. O. I teraz żaden przymrozek nie jest straszny. I co ja jeszcze robię na zimę? A więc zimowy płyn do spryskiwacza, do auta. Zalewam. Dużo nie wlewam, tak litr. I tak, moi mili, przyczepka
naszykowana na zimę. Zamykamy ją. Za jakiś czas przyjadę sprawdzić, wylać wodę z pojemników, z pochłaniaczy. No i dalej. Czekamy do wiosny. Dzięki Wam za oglądanie, za łapeczki, no i za wszystko. Trzymajcie się, do następnego filmu.